Czy wiecie, że kręcenie kultowej sceny pod prysznicem w filmie Psychoza Alfreda Hitchcocka zajęło aż 7 dni? Reżyser chciał, aby scena była jak najbardziej realistyczna i przerażająca. Dlatego użył aż 70 różnych klatek filmowych, aby stworzyć wrażenie chaosu i niepewności. Scena ta jest uważana za jedną z najbardziej ikonicznych w historii kina. Jest tak przerażająca, że nadal wywołuje ciarki na plecach u widzów nawet po 60 latach od premiery filmu.